Barcinek, to tutaj w ostatnich miesiącach prowadzony był remont tego mostu. Za realizację wspomnianego zadania odpowiedzialna była firma Eltech Polska. Szanowni Państwo, znajdujemy się na moście w Barcinku, który został rozebrany, wyczyszczony, zakonserwowany. Przywrócono nawierzchnię, przywrócono odpowiednie odwodnienie, zabezpieczono chodniki. Wszystko to kosztem 1 700 000 zł. Od 20 lat Rada Gminy Starej Kamienicy, radnik z Barcinka ubiegali się o remont tego mostu. Były różne kłopoty, problemy, jednak w ostatniej kadencji udało nam się pokonać wszystkie trudności i z korzyścią, współpracą z zarządem powiatu remont został wykonany. Ja jako sołtys, zresztą jako mieszkańcy, czekaliśmy bardzo długo na remont tego mostu. Jak widać, most jest zrobiony, efekt jest zadowalający. Mam nadzieję, że będzie nam służył przez długie, długie lata. Myślę, że w ciągu 10 do 14 dni most będzie już otwarty i przejezdny.